Dobra, nagrywać. Buty by się ubrały. Szanowni i drodzy Państwo, witamy dziś przykuców. Dzień dobry. Bo robimy rzeczy. Jeszcze nie robimy. No mów. Będziemy robić podporę na ogórki i fasole. Taką jak bombę znalazł gdzieś w internetach. W tym celu mamy zakupione zawiasy, kątowniki, kontrłaki i takie coś, co będzie wbite w ziemię, żeby się nie kolebotało mocno. Zaczynamy robotę, bo ma dzisiaj padać mocno deszcz. Także tyle, ile zrobimy, tyle zrobimy. No, możecie oglądać. Będę miarkę używał. I poziomnicę. Poziomnicę? Do czego nie? Zmyślasz. Dzień drugi męczenia stojaka na ogórki. Jak widać, udało się zbić jedną ramę. Tutaj patrz, jakie proste są te widzicie deski. Jej patrz. Część. Widzisz, tam się pokrywa. Ale poczekajcie, pokażę wam, jakie są proste. Adrian jest pod wrażeniem. No ja nigdy jeszcze prostej nie kupiłem, także. A tam się pokrywają. No, już można. To pokazać? No, pokazałam. No. Dlatego nie ma sensu mierzyć rzeczy. No. Tutaj. Także dzisiaj dzień drugi. Może ostatni. Zobaczymy. Ostatnio nas deszcz wypędził. Sznurka starczy, myślisz? Nie wiem. Do połówek. To idź. To może byś mi nalała tego. Coś chcesz tu powiedzieć? Może byś mi nalała. Czego? Ten sok jabłkowy, co się tak pieni. Ale schłodzić się miał, mówiłeś. Ale ten drugi, który też jest bezalkoholowy. I który też się pieni. Że na rękawiczki jeszcze? Kameruje się. Co? No. Czy mamy budżet na rękawiczki? Nie wiem, niekoniecznie. Bo mało sensu mają te rękawiczki teraz. Ty jesteś za młoda, czy oglądałaś pierwszego Big Brothera? Oglądałam, oczywiście. Bo tam im ludzie sapali, bo oni tam sobie mogli brać co chcieli z tego jakby sklepu, nie? Mhm. I tam im ludzie sapali, że ciągle piwsko chleją. I że jak coś, to bierzcie sobie coś, co wygląda jak piwo, ale ten, że niby, że sok jabłkowy mają pić, nie? No. To oni brali browary, ale rali do szklanek i pili je i mówili, ale dobry sok. Ale anegdotka. A? To kogo najbardziej lubiłeś? Ja pamiętam trzy osoby. Klaudiusza, kucharza. No, jego tak średnio, no. Gulczasa. Ja chyba lubiłem Gulczasa. I jeszcze była ta Manuela. A ta dupa porobiona? O, Manuela, no. To właśnie te trzy osoby pamiętam. Ją jakby zdiagnozowali, to nie wiem, jakby to się skończyło. Nie obrażaj mi trochę. Nie obrażam. Manuela była spoko. Poszedłeś do Big Brothera teraz? Nie. Zapytaj się mnie, czy kiedykolwiek bym poszedł. Kiedykolwiek byś poszedł? Nie. O, właśnie. Musimy się pytać o rzeczy. Oni będą nam odpisywać. Napiszcie, czy lubicie chleb. A jak lubicie, to jaki? Ale z uwagą, bo jak ktoś nie lubi, to debanowo. O, jeszcze czy lubicie pomidorową, czy żurek? No, ale nie aż tyle w jednym tym. Zostaw coś. Na potem. A w ogóle to pomidorowa nie ma podjazdu do żurków. Babci Basi jest dobra. No i co ty porównujesz? Zupę kurwa z makaronem, z przecierem pomidorowym do zupki, która ma ten. Kiełbaskę, jajeczko. Ja lubię makaron. I ziemniaczki przede wszystkim. A kiełbaski niekoniecznie.
nie powiem tego, co chciałem powiedzieć. To biła już chyba jest tempa. Chyba ma dosyć po 5 latach. Chciałam powiedzieć tak samo jak ty, padąc. Sam się podłożyłaś. Cóż za pocisk. Ja też jestem z niego dumna. Jak będziesz tak cwaniaczyć, to będziemy sobie robić testy na IQ i zobaczymy w końcu, kto jest głupszy i się skończy rumakowanie. Większa głowa, więcej mądrości. I co, Adrian, pasują? Będzie dobrze. Na oko? To nie było na oko. A na co? Kupiłem sobie taką ekierkę. Będziesz się chwalić teraz? Ej, to nie są takie rzeczy. Jakie takie? Tanie chyba. To jest trójkąt, który się nazywa kwadrat. Magic. Ale ta piła jest taka wygięta, że i tak nie równo, ale jak się wytnie dwie naraz, to wtedy pasują do siebie. Kto by się spodziewał? Idę zrobić zdjęcia do mojego pamiętniczka kwiatkowego. Zaraz wrócę. Uważaj na prawa autorskie. O? A co ty tu nagrywasz? Ciebie. Nie nagrywaj, ty. O. A no bo gadałeś i ja do góry zrobię. Ej, dobra, ja wiem czemu mi nie starczy mi tych na takie wysokie. Bo ja myślałem, że kupiłem 3 metrowe, a na 2,40. Gdzie ty masz głowę? No to ty. To rodzi pewien problem. Jak dobrze być barankiem i wstawać sobie rankiem i biegać na pola. Ty, ja za mało tego kupiłem w ogóle. I śpiewać sobie, tak. No ale na jedną nam starczy chociaż? No na jedną. Chyba no, musiał szybciej po drewno jechać niż myślałem. Jak ja to policzyłem w ogóle? Ja nie wiem, po chińskim dobrze. Bo ja to liczyłem... Ach. No jak to liczyłem? Nie wiem. Wtedy mi się zdawało, że jest dobrze. Kameruje. Widzieć mnie w ogóle? Tak. To co robisz widzieć? Także rama już powstanęła i dzisiaj powstanie aż... Powstanęła z marca. Aż jedna taka, a nie dwie, bo nie umiem liczyć i kupiłem wszystkiego oprócz zawiasów. Wszystkiego kupiłem na jedną. Zawiasów kupiłeś odpowiednią liczbę, bo po prostu byłam wtedy z tobą. A, to mnie natchnęło? Nie, to ja myślałam. Tak miałem jechać kupić rzeczy inne, to kupię też to. Patrz, ale na przykład tego już tutaj nie dam, chyba żebym to dał z drugiej strony. Ale to jest wystarczająco sztywne, nawet bez tego. Przeinwestowany projekt.
Ale ci soczek dzisiaj wchodzi. Bo ja palę. Co? Aha, równo jest? Majty ci widać, powiesz, że ci nie powiedziałam. Nie, jakim cudem, że to jest. Wszystkie mają 2,40. No i co teraz? Przesunią jakoś. Widać te dali trochę dłuższe. Albo tą jedną. Ojta, mojta. Dopasuje się. No patrz, człowiek by chciał tu porządnie coś zrobić chociaż raz w życiu. No nie, no wystarczyło, żebym nie był leniwy i to zmierzył. Czyli nie wydarzyłoby się to. Nie ma opcji takiej w ogóle. Opcja zawsze jakaś jest. Myślisz, że ogórki się obrażą, że jest krzywa? Myślę, że tak. Nie urosną. Myślę, że już nigdy nie wyrosną w swoim ogródku. Powiedzą. Ja nie przyjdę do Adrianka. Ja przyjdę, czy one nie mają nóżek? Mają. Chyba nie o takich ogórkach myślę. One mają nóżki, a paczki się wkłada do kaczkomatu. Żyjesz w kłamstwie. Nie. Tak. Nie. Nie. Patrzcie, jak myśli srogo. Zabierz mi ten tutaj. No nie bekaj na filmach, bo ludzi wystraszysz. Nie będą ci chcieli oglądać więcej. To straszne. Będziesz płakał? Ej. No. Wczoraj nie płakałem na królowie. Szanuję, ja też nie. Wydaje mi się, że już nigdy w życiu nie będę płakał. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie długi, więc zadam im jeszcze jedno pytanie. Na jakiej bajce płakaliście? Bo ja ostatnio na Toy Story 3, tak? To było 3, nie? 3. No tak, no. Ta Adrian na królowie. Ale to było, jak go oglądałem pierwszy raz. No kiedy? Ryla się to, widzę. Musi mieć luz. A po co luz? Żeby się mogło naddać. Do czego? Do krzywizny ziemi. Ja kupiłem tylko 160 gram wkrętów. Nie mogę wszystkich wkręcić. Janusz. Pozdrawiamy wszystkich Januszy. Tak się żyje. Ej, to no. Nie są tanie rzeczy. I ten stojak trzeba będzie używać 10 lat, żeby się zwrócił. Może go jeszcze pomalujemy pokostem dzisiaj. A to już w ogóle będzie drogi. No, zanim ogórki na niego zawiesimy. A ja mam lepszy pomysł. No. Ty go pomalujesz. No mogę. To dzisiaj go pomalujesz, a jutro na niego sznurek dopiero nałożymy? No tak, ale to musimy go wkudzić w ziemię już, żeby na stojąco był. Stażystka teraz maluje kostem. Odpuść się ode mnie. Pełne skupienie. Tutaj widać krzywiznę. A to są oczywiście najporządniejsze łaty, jakie były w składzie, z bananowca, dlatego są wygięte w banany. Trochę wyglądają jak sosnowe, ale tylko złudzenie. A potem ci ktoś uwierzy. I nakupiłem takich kondowników. Takich, co miałeś tutaj. Ale wkręciłem tutaj po dwa takie grube wkręty.
i to już jest takie sztywne, że nic tu więcej nie trzeba, także sprzedam 8 takich kątowników za 100 zł. Jeden. One są ze złota. I przez to, że użyłem tych drogich wkrętów, których mam mało, i drogich zawiasów, to dlatego to pokostujemy, bo teraz musi wytrzymać 10 lat i musimy zebrać 3 tony ogórków z tych dwóch tych, znaczy z tego i z tego, który jeszcze nie powstał, żeby się koszta zwróciły. Nie chleb tak, bo to też jest drogie. Możesz ty malować zaraz. Nie, masz ochotę. Nie ty. Tylko lepiej. Ramka pokostowana i teraz niech sobie schnie. Jutro będziemy nawijać sznurek. I mam nadzieję, że już ustawimy na miejscu. Co to tak? Jeszcze wieje. Będzie padać. Dzień drugi. Dokupiłem desków, bo wieje. Czyli druga jeżdżka będzie różowa. A, świetnie. Dzisiaj sok cytrynowy. Nie można pić codziennie jabłkowego, bo zachodzi fermentacja. Wczoraj sroki piły tutaj nam gnojówkę z bananów i dzisiaj ich nie ma. Leżą gdzieś, fermentują. Rano były. Ta, i co były? Dziobały te banany z gnojówki, co leżą na kompoście. No i poleciały gdzieś, leżą. Ja to nie widziałam. Na pewno. Ale słyszałam, że były. Ale założę się, że jutro rano wrócą i będą dalej dziobać te banany. Słuchaj, lepsze życie na Rauszu. Widocznie. Szczególnie po ptasie. A co masz, kurwa, robić, jak jesteś ptakiem? Przelatujesz, jesz rano takiego banana, idziesz spać. Do góry kołami gdzieś też, ale by była beka, w sensie jakby te sroki tak leżały z łapkami do góry. Ja proponuję zanieść to tam i zobaczymy, czy to w ogóle działa. I dopiero zaczniemy robić drugie. To po co te deski kupiłeś dzisiaj? No bo lepszej na szopę będę miał. Nie, no bo to jest pomysł z jakiegoś tam Instagrama czy Pinteresta, to zawsze wszystko dobrze wygląda na zdjęciach, a nie zawsze działa, nie? To idziemy. Zatrzymać? Czy będzie taki kadr szeroki? Będzie nas tam widzieć? Będzie. To idziemy. Siema, ja jadłam chleb. Lubisz chleb? No weź dalej, po co tam? No po sznurek idę. Ja lubię chleb, no. A kto nie lubi chleb? No, jak ktoś nie lubi, to banan dostanie. No. Jak ten. Potem bym musiał tak daleko iść po ten sznurek. O Boże, zapomniałam, kto to zbił? No jak zjadłaś chleb, to ty mnie zbijesz teraz. Ale równo. Ale poczekaj. A my to zrobiliśmy składane, żeby to chować do tego domku. A to jest dłuższe niż ten dom, jaki się nie zmieści. Naprawdę? Thank you.
to już się nagrywało? Tak. Kurwa. Tak naprawdę ty chciałaś, żeby to się nagrało. Nie, nie chciałam. Chciałaś? Nie. Specjalnie klikłem, wiedziałem, że już odpierdalać. Choć ile lata tego wszystkiego. Także tak. Witamy. Jak witamy, jak już się żegnamy. Przeczytasz. Także tak, dobrze. Zrobiliśmy, co mieliśmy. Czyli jak widzicie, stoją tu te podpory oto, pod ogórki. Zaraz tu ktoś się z wami przejdzie, albo ja, albo Adrian. I pokażemy je z bliska. W sensie zaczycie to pewnie szybciej niż później. Co? Jajce. Gówno. Co masz do powiedzenia? Też gówno. No, tego no, zrobione jest. No i coś miałeś mówić. Jeszcze. Ale wybiłaś mi stop. Jest zaściółkowane słomą, gdyż przerwa na smarkanie. Za niedługo spadamy i nie będziemy tego podlewać przez 9 dni, a zanim ten film wyjdzie, to my już się dowiemy, czy to podziałało, czy nie. Jutro jeszcze tej słomy chyba dosypię. No ale tak, ogóry stoją, fasola stoi. Jest zaściółkowany, ogródek skończony na pewno. Tak. Teraz no, tylko będziemy zbierać i jeść. Taki jest plan. Czy wydaliśmy dużo na to? Podliczysz koszty? Podliczę. Wstawisz w ten? Dobra, bo nie podliczaliśmy. Ogólnie był trochę inny zamysł na te podpory, bo miała być siatka, ale jej zapomnieliśmy jej zabrać. Zadupia. Także za rok będzie siatka. Tak, także za rok będzie siatka. W tym roku są sznurki i muszą wystarczyć. I tyle. Czy jeszcze chcesz powiedzieć? Nie. To trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym filmie. Teraz będzie oprowadzanie po ogródku. Bajojajo. Do widzenia. Ci dam bajojajo. Bajojajo, bajojajo. Ty oprowadzasz? Uciekaj z kadru. Nie. Uciekaj? Nie. Ja tu jestem największą gwiazdą tego kanału. To ja.